Mikołaj dla chorych to już czwarty Mikołaj dla chorych, czyli jakby akcja charytatywna cykliczna. To Mikołaj, który odwiedza chorych w trzech szpitalach: Szpital Myślenicki, Kraków Prokocim oraz Szpital Onkologiczny na Garncarskiej. To w sumie jest 1500 chorych, którym niesiemy prezenty. W jaki sposób ta akcja przebiegała w poprzednich latach? Ogłaszaliśmy zbiórkę prezentów i później dzieliliśmy je na oddziały, czyli osoby dorosłe w Centrum Onkologii i jechał konwój z prezentami i z Mikołajem, a 700 dzieci w Instytucie Pediatrii w Prokocimiu, tutaj też jechał konwój. Mieliśmy też człowieka, który podarował nam stanie i konie, i Mikołaj przyjechał w takiej śnieżnej, pięknej scenerii. W tym roku mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować helikopter i to nim Mikołaj zjawi się na ziemi tutaj z prezentami dla chorych w Myślenickim Szpitalu. Z prezentów przydałyby nam się kubki, ręczniki, kosmetyki, słodycze, wszystko to, co nowe można wnieść na teren szpitala, bo tam też obowiązują pewne przepisy. Każdy z tych, mogą to być słodycze, każdy z tych prezentów zostanie przez nas spakowany i dostarczony dorosłym. Mogą to też być zabawki, dlatego że większość naszych podopiecznych to dzieci. To dzieci z Instytutu Pediatrii, to dzieci z naszego Myślenickiego Szpitala. Wśród tych, których będziemy obdarowywali, są też osoby dorosłe i młodzież, więc można pomyśleć, co sprawiłoby mi radość, gdybym leżała na łóżku szpitalnym. I to wszystko można przynieść do recepcji hotelu Black and White na Zarabiu, która znowu nas gości i użycza nam swoich wnętrz, żebyśmy mogli to wszystko zgromadzić, ale również można zadzwonić pod numer telefonu 669 15 15 45. Wtedy po uzgodnieniach podjedziemy we wskazane miejsce i odbierzemy te prezenty. Cieszymy się bardzo, że w tym roku do tej naszej akcji włączyły się szkoły z całego powiatu myślenickiego. To również nie tylko powiat myślenicki. Wójt Lubnia osobiście się w to zaangażował. Rodziny z Linzu, z Austrii. Więc jak widzimy, ta akcja już nabiera szerszego rozmachu. Co nie znaczy, że zebranie 1500 prezentów rokrocznie graniczy z cudem. Ale ten cud się zdarza, dlatego że nie ukrywam, mamy do czynienia z ludźmi o dobrych sercach i to bez względu na wiek czy zamożność mogę na nich liczyć. Niemniej jednak każda czekolada i każdy drobny prezent jest na wagę złota tego dnia, a właściwie 5 i 6 grudnia dla tych ludzi. Ponieważ wyjeżdżamy z prezentami już 5, więc do 4 do wieczora można takie prezenty u nas składać. Dlatego że jeżeli trzeba będzie poświęcić noc z 4 na 5, moi wolontariusze i aktorzy są w stanie to zrobić. Drodzy Państwo, proszę zobaczyć, 21 listopada 2013 roku. Jestem tak ubrana, bo jest ciepło tu w Myślenicach. A nie ze względu na to, że mamy duże ocieplenie klimatyczne, ale dlatego, że mieszkają tutaj ludzie o gorących sercach. I bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj mogę przed Wami wystąpić. Wszystkiego dobrego.